Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z zespołem Tranquilizer. Witajcie w Krakowie. Cześć, cześć. Cześć, witamy. Pochodzicie z różnych środowisk muzycznych, gracie poza Tranquilizer w różnych projektach, zespołach, przede wszystkim różną muzykę. Co było takim wspólnym mianownikiem, dla którego zdecydowaliście się stworzyć Tranquilizer? Tranquilizer jest to jakby projekt mój pierwotny, takie moje pierwsze dziecko, więc Suri z kolei gra w Octopussy jeszcze dodatkowo. Półoficjalnie na razie jeszcze, ponieważ nie nagraliśmy razem wspólnie do końca płyty, po prostu pracujemy razem i to jest takie dodatkowe, żeby odetchnąć trochę rock'n'rollowego ducha więcej w swoim życiu poczuć. Natomiast pierwotnym projektem, tak jak Pauliny, jest zespół Tranquilizer. Jeżeli chodzi o genezę Tranquilizer, to zaczęło się od naszej dwójki. Zaczęliśmy się spotykać... Nagranie. Tak, no tak. tak. Tylko nagranie. Spotykaliśmy się, zanim znaleźliśmy swoją salę prób. Spotykaliśmy się w różnych miejscach, na przykład na schodach pamiętnego Dalmoru z Gdyni, razem właśnie z Michałem. Po prostu, on miał gitarę akustyczną, ja po prostu śpiewałam. Budowaliśmy swoją muzykę, swoją energię i to był początek. Potem wyglądało to w ten sposób, że nasz perkusista Konrad, z racji tego, że jesteśmy parą, po prostu poprosiłam go, wiesz co, ej stary, weź wpadnij do nas na próbę, potrzebujemy jakiegoś rytmu, podbicia, żeby móc tworzyć dalej. Przyszedł na próbę, już tak zostało. Po prostu. Tak, jeśli chodzi o światy muzyczne, jesteśmy po prostu paczką znajomych, która się znała i któregoś dnia pięknego stwierdziliśmy, a spróbujmy się właśnie spotkać gdziekolwiek z gitarą i tak to wszystko po prostu powstało. Czyli można powiedzieć, że tym katalizatorem było Trójmiasto. No tak, zdecydowanie. Konkretnie Gdynia nawet. Konkretnie Gdynia, tak. Tak, myśmy na początku grali jeszcze w sali prób właśnie zespołu Blinded, do której potem też przynależeliśmy, w Dalmorze, wspaniałe miejsce, niestety już go nie ma. I tak jak powiedziałeś, rzeczywiście katalizatorem tego było to, że byliśmy razem w jednym środowisku. Tutaj względy muzyczne, myślę, czy preferencje muzyczne nasze, to jest drugoplanowa rzecz. Tak, bo w Trójmieście to w ogóle wygląda tak, że jesteśmy jedną wielką muzyczną rodziną i naprawdę wiele ludzi, bo Tranquilizer też działa poniekąd jako kolektyw. Mamy stałą bazę, czyli Michała, mnie i Konrada, natomiast reszta muzyków dochodziła do nas gościnnie, brała udział po prostu w projekcie, w płycie i to wszystko jest płynne, wymienne i tak naprawdę teraz też planujemy to dalej w tą stronę budować. Zobaczymy, co będzie. Robimy materiał na trzecią płytę, jest prawie gotowy. Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej doszło do wydania, ale zależy to od wielu czynników, więc po prostu trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło po naszej myśli. Wydaliście ostatni singiel, pierwszy z nadchodzącego albumu, Mantra. Zaciekawił mnie szczególnie teledysk. Czy to była wizja reżysera, czy może wy wymyśliliście, jak ma to wyglądać, przekuliście swoją wizję na obraz? Wizja jakby wyszła ode mnie, bo chodziło o 10 plak egipskich, żeby je wykorzystać jako motyw teledysku, ponieważ w mantrze jest wers God you are death. I dobrze mi to podpasowało jakby do tych plag egipskich, że Bóg, który powinien się opiekować rasą ludzką, tak naprawdę wysyła na nią plagi, więc jakoś mi się to gdzieś tam ładnie pozamykało. To był motyw wyjściowy, te 10 plag. 11. plagą dodaną przez nas jest kobieta. Trochę przewrotnie, jak najbardziej. Razem potem robiliśmy już scenariusz, sobie opisaliśmy całe sceny, więc jakby była to wspólna robota tak naprawdę. A jak idą wam prace nad waszym kolejnym albumem?
My teraz jesteśmy na etapie tworzenia dalej materiału. Mamy już zrobione chyba 6, tak, numerów, zarysów takich, kompozycji. No trochę więcej niż zarysów, tak? Ale cały czas teraz po trasie szczególnie chcemy się zamknąć i dopracować każdy szczegół, żeby to już było wszystko przemyślane, dokładne. Na pewno chcemy iść dalej bardziej w stronę elektroniki niż takiego gitarowego, ciężkiego grania. Znaczy dla mnie to jest subiektywnie, tak? No bo wiadomo, chcemy po prostu szukać różnych rzeczy, różnych instrumentów, rozwiązań i się rozwijać, no bo bez tego jakby nie ma sztuki. Nie możesz stać w miejscu i mieć widmo płyty wcześniejszej. Tak, no przy tworzeniu pierwszego albumu też założenie główne było takie, że nie szufladkujemy się, szukamy, jesteśmy otwarci na wszelakie brzmienia i instrumenty, także myślę, że przy okazji drugiego albumu będzie tak samo. Nie wiem, czy będzie kontynuacją takiego samego klimatu, no, trudno będzie inny, ponieważ co innego przeżyliśmy ostatnio, co innego na nas wpływa, mamy trochę inne doświadczenie też i na pewno będzie to inny album. Macie coś do dodania na koniec? Ja mam jak najbardziej coś do dodania. Ja bym bardzo chciała, żeby ludzie sięgali po jak najwięcej polskiej muzyki, żeby jak najwięcej poznawali polskie zespoły, ponieważ teraz żyjemy w pięknym momencie, gdzie jest rozkwit naprawdę polskich zespołów. Ja odkrywam mnóstwo świetnej polskiej muzyki i cieszę się, że to jest nieprawdą, co kiedyś słyszałam, że ludzie już nie chodzą na koncerty. Nieprawda. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają, wspomagają, trzymają kciuki i przychodzą na nasze koncerty. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć częściej. Pozdrawiamy bardzo wszystkich serdecznie. Dziękuję.